Zostało zaledwie kilka dni do rozpoczęcia roku akademickiego. Do Wrocławia zjeżdżają już studenci, a uczelnie przygotowują się na ich przyjęcie. Widać to m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim. Tutejszy Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii należy do największych w Polsce. Teraz jest to Wydział Prawa, a od 10 lat także Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. I rzeczywiście ta zmiana nazwy oddaje to, co zmieniło się w programach studiów, a także w zainteresowaniach młodzieży. Młodzież dzisiaj interesuje się kierunkami studiów, przede wszystkim takimi, które zapewnią jej nie tylko pracę, ale także perspektywy rozwoju kariery zawodowej. Od lat niesłabnącym zainteresowaniem wśród młodych ludzi cieszą się studia prawnicze. 1 października na kierunku prawo rozpocznie aż 420 studentów studia. To jest znowu niestety bardzo liczny rok. Tak się pozytywnie zakończyła rekrutacja. Ta rekrutacja była przeprowadzana w 3 etapach. No w tej chwili na kierunek studiów stacjonarnych jesteśmy po zakończeniu. No i taka aż duża ilość będzie w tym roku zaczynała te studia. Przyjechałem aż z Mazowsza, dlatego że miasto mi się podobało. Nie pochodzę w ogóle z Wrocławia, jednak z województwa dolnośląskiego. No i tak naprawdę jako świeżak, pelikan, po prostu zaczynam tutaj studiować. Dobre perspektywy zatrudnienia daje też administracja. Nasi absolwenci administracji zajmują jedną z lepszych, można powiem najlepszych lokat w Polsce pod względem wykształcenia. W związku z tym na naszym wydziale, i to już się dzieje, jest to pewnego rodzaju prawidłowość, co roku modyfikujemy nasze plany kształcenia, dostosowujemy je do potrzeb rynku regionalnego i rynku krajowego. Po studiach prawniczych można różne zawody wykonać, niekoniecznie trzeba być prawnikiem i tak dalej. Także masz szeroki wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o znalezienie sobie pracy. Zapotrzebowanie na określone specjalizacje wskazuje rynek. To szczególnie widoczne w przypadku studiów ekonomicznych. W zeszłym roku miałam 8 kandydatów na jedno miejsce na studiach licencjackich pierwszego stopnia. W tym roku było 5 na jedno miejsce. Natomiast zdecydowanie obniżyła się liczba studiujących zaocznie, ponieważ wiąże się to z odpłatnością. Jakkolwiek na wydziale istnieje system stypendialny i często jest tak, że osoby, które uzyskują stypendium, mogą z tego stypendium za wyniki w nauce po prostu opłacić swoje studia. Nowy rok akademicki oznacza nie tylko zmiany w programach nauczania, ale także stałe inwestycje w infrastrukturę. Dostosowujemy programy studiów do zmieniającej się rzeczywistości. Nie tylko tej rzeczywistości, która dotyczy rynku pracy, ale także rzeczywistości prawnej, ponieważ zmieniły się przepisy dotyczące standardów studiów na poszczególnych kierunkach. Oprócz dziennych i zaocznych studiów pierwszego i drugiego stopnia, Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oferuje ponad 30 kierunków studiów podyplomowych.